Dzień dobry, tu się gotuje, a ja nazywam się Dawid Gaboriu. Dziś przygotujemy delikatny, a zarazem sycący kaszotto buraczkowy z lekkim twistem. Będzie jeszcze wędzony pstrąg i starty chrzan. A ze mną w kuchni piękna Kornelia i Igor. Właśnie mój mąż uwielbia ryby, szczególnie z kaszą. No i szczególnie to z buraczkami. My ze szwagrem to żeśmy takie sztuki łapali. O, wow, gratulacje. To za nagrodę spróbujesz kaszotto. Powiem ci, że bardzo proste gotować. Wystarczy gotować kaszę na wodzie i na sam koniec dodać przypraw i suszonych warzyw. Jeszcze dodałem masło i grana padano. Super. No a gdybym ja tak potrafił jak ty to? Słuchaj, nic prostszego. Po to się tutaj spotykamy. Ale co się tak mówi, no... Mnie, za co bym się nie chwycił, to zawsze jakieś takie wyjdzie, to spytaj się żony, nie znosi mojej kuchni. Co ty, jak ty możesz tak mówić, kochanie? Uwielbiam, bo u nas w domu właśnie raczej mąż gotuje. Kiedyś zrobił takie pyszne te... No te, co to było, kochanie? No właśnie, nie pamiętasz, bo nie jadłeś. Jadłam, zajadałam się. Dobra, kto zajmie się pstrągiem, a kto ze trzech szan? W kuchni pamiętajcie, że dobra organizacja to jest najważniejsze. No, tak ci smakują te moje dania, to ciekawe, czemu dzień w dzień jesz na mieście. Jak ja jem na mieście? No może czasami rzeczywiście zjem tak w przerwie w pracy. Przepraszam, rodzina to powinna jeść razem, w domu. Zgadzam się. Tak uważam. Mhm. No. A to dobrze, że ty jeszcze nie podjadasz w nocy. Jakbyś podjadała, to zamiast jak człowiek do lodówki, to byś pewnie do kebaba nocnego wróciła. Akurat kolację to zawsze jem w domu. No chyba, że gdzieś wychodzimy, ale my akurat nigdzie nie wychodzimy, bo mnie nigdzie nie zabierasz. Ty, Dawid, pewnie zabierasz swoją żonę, nie? Prawdę mówiąc, jeszcze nie mam żony, ale może wracajmy na się potrawy i potnij mi proszę chwilę ta na ale płatki. Jestem pewna, że gdybyś żonę miał, to byś ją zabierał. Igorze, może ze trzech szan. Z tartym szanem już nic nigdy nie będzie, nijakie. Nijakie to są moje wieczory z żoną. Teraz na pewno rzecz nabierze więcej smaku. Zetrzyj proszę ten szan. Ale jak? No widzisz, gardłujesz, nawet głupiego chrzanu nie umie zetrzeć. No to sama zetrzyj. A co? Rzekł kobieta to do garów? Igor, ja cię nie poznaję. Może sobie nową żonę znajdź. Będzie ci gotować, do stołu podawać. Młodszą, chudszą, no nie mów, żebyś nie chciał. Wracasz sobie z pracy do domu, a tu proszę. Obiad na stole. Igor. Boże, ja to czułam od dawna. Kim ona jest? Kto? To może ja zetrę? Ja zetrę, kto? Nie odwracaj mi teraz kota ogonem. Igor, ty już mnie nie kochasz. Jak nie kocham, to dla kogo ja to gotuję, dania? Przecież nie gotujesz. A dla kogo mam gotować? Co, sam mam jeść? Igor, ty płaczesz. Nie! Igorku, dlaczego ty płaczesz? Ja to wszystko dla ciebie robię, no. Nie naprawdę kochasz. Dziubasku, ty musisz. No to po co tak się kłócić, awanturować się przy jedzeniu? Igorku, no przecież wystarczy powiedzieć, no. Przeproś mnie teraz na zgodę, pocałuj, daj buziaczkę, no. Tak, oczywiście. Jak widzicie, dobra kuchnia łagodzi obyczaje. Gdyby coś wam umknęło, zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie niezbędne przepisy na szczęśliwe rodziny gotowanie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Jedz, kochany, jedz. Teraz ja ci też takie będę gotować. No a rybki? Rybki, proszę, ze szczypiorkiem. Tak, dobrze, mój kochany, taki dzień. Tak się napłakał w programie. Jestem taka wyruszona. Drodzy widzowie, przepisy znajdziecie na www.tuszegotuje.pl.